15 tygodniach totalnej izolacji zostało otwarte. Na rogatkach, dworcach i lotniskach tłumy. Nareszcie wyszłam z domu. Jadę odwiedzić moich rodziców. Jeszcze słowo i się popłaczę. Wyjechać mogą zdrowi, z odpowiednią aplikacją w smartfonach i kodem zielonym, oznaczającym, że wszystko jest w porządku. To mieszkańcy Wuhan, ale też osoby, które spędzały tu chiński Nowy Rok i z powodu wprowadzonej nagle blokady utknęły na ponad 2 miesiące. Jestem taka szczęśliwa, miasto się odradza, Wuhan zwyciężyło. Tylko na pierwszy dzień po jej zniesieniu bilety na pociągi i samoloty kupiło ponad 65 tysięcy ludzi. Pracowałam w szpitalu, nie jadłam tego makaronu od 2 miesięcy. Smakuje lepiej niż kiedykolwiek. Tęskniłam za tym. Drakońskie restrykcje, odcięcie miasta od świata, ale też zakaz wjazdu do Chin osobom z krajów poważnie dotkniętych epidemią, miały powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. I zdaniem chińskich władz to zadziałało. Wciąż jednak odradzamy opuszczanie domów z błahych powodów i podróżowanie po kraju w celach turystycznych. Mieszkańcy odliczali czas do północy. Blokada Wuhan zniesiona. Widok tych słów sprawia, że chce mi się płakać. Osiągnięcia w czasie kwarantanny. Minus 10 kg na wadze. Przeczytane 2 książki. Nowa fryzura, na którą nigdy bym sobie nie pozwolił. I 8 godzin snu na dobę. Fabryki powoli wznawiają produkcję, choć z zachowaniem środków ostrożności, jak odpowiednia odległość między pracownikami. W Wuhan zakażonych było ponad 50 tysięcy ludzi, ponad 2,5 tysiąca osób zmarło i to według oficjalnych danych 80% wszystkich ofiar w Chinach. W całym kraju zanotowano ponad 80 tysięcy przypadków. Uciekłem śmierci, uratowali mnie lekarze, czuję się tak, jakbym urodził się drugi raz. Wczoraj pierwszy raz od stycznia pojawiła się informacja, że nikt z zakażonych nie zmarł. Dziś mowa o 2 ofiarach. Dużo mniej zainfekowanych nie oznacza, jak podkreślają przedstawiciele władz, że ryzyko już nie istnieje. Obawy budzą bezobjawowe przypadki zakażenia. Anna Czerwińska, Fakty. Napisał, że w Krakowie jest za mało testów, później, że nie ma ich wcale. Dostał nagany, bo podobno godzi w dobre imię sanepidu. Administracyjne zakazy, próby uciszenia i zamykania ust lekarzom, medykom i urzędnikom nie zmienią rzeczywistości. Tylko mniej osób się o niej dowie. Renata Kijowska. Andrzej Hawranek ma lekką gorączkę, ale to nie jedyne zmartwienie. Od dyrektora małopolskiego sanepidu, w którym pracuje, dostał nagany za te wpisy. Śmiech przez łzy. W Krakowie, prawie milionowym mieście, wykonuje się około 270 testów na dzień. Już nieaktualny wpis o około 270 testach na dzień w Krakowie. Obecnie nie wykonuje się ich w ogóle. Brak odczynnika. Powtórzyłem to, co napisała Gazeta Wyborcza i co potwierdziła mailowo pani rzecznik wojewódzkiej stacji w artykule Gazety Wyborczej. Społeczeństwo ma prawo i wszyscy, którzy mają wiedzę, mają obowiązek informować o sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Małopolska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna odpowiada, że informacje podane tydzień temu przez pracownika i jednocześnie radnego Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej były nieprawdziwe, bo 1 kwietnia wykonano ponad 200 badań. Zapytaliśmy, czy w Krakowie brakuje odczynnika do testów? Niczego nam nie brakuje. Czy zdarzyło się, że brak odczynnika uniemożliwił przeprowadzenie testów? Takie zdarzenie nie miało miejsca. A jednak dyrektor szpitala uniwersyteckiego potwierdza, że w laboratorium brakowało tak zwanego podłoża do badań. Testy wykonano tylko pracownikom i pacjentom szpitala, reszcie nie. No niestety taka była sytuacja. Przez 2 dni zmuszony byłem do ograniczenia ilości przyjmowanych testów. W wojewódzkiej stacji obowiązuje szlaban na mówienie. Uważam, że władza powinna przekazywać prawdziwą informację, nawet złą, ale prawdziwą. Taką informacją był wpis położnej z Nowego Targu o braku maseczek. Została po nim zwolniona. My faktycznie stajemy się takimi sygnalistami. Nie powinno się osoby, która sygnalizuje jakąś nieprawidłowość, usuwać. A tymczasem usuniętych sygnalistów jest więcej, mówi reporterowi programu TVN24 Czarno na Białym Renata Piżanowska i dodaje. No to jest efekt w ogóle też takiego zastraszenia. Czyli tą zwolnimy dla przykładu, to reszta będzie się działa cicho. Profesor Krzysztof Simon, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych, nie zamierza siedzieć cicho. To będzie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy przypadków nieuległych. Już jest na pewno tyle, tylko większość z nich jest przecież nieprzetestowana.
Odkąd Ministerstwo Zdrowia wezwało konsultantów wojewódzkich do zaprzestania wypowiadania się, wypowiada się jako ordynator. Wszyscy są trochę zaskoczeni takimi pismami, natomiast wszyscy, niezależnie od opcji politycznej, tymi pismami z Ministerstwa Zdrowia, które zakazuje się wypowiadać. Ministerstwo tłumaczy, że chodzi o spójność komunikatów, by u odbiorców nie budzić niepokoju. My nie mówimy, że konsultant ma mówić to, co każe mu Ministerstwo Zdrowia. Nie. To wtedy by było zamykanie ust. Dzisiaj konsultant wojewódzki ma prawo wygłaszać swoje opinie, tylko żeby te opinie były zgodne z tym, między innymi, o czym mówi konsultant krajowy. Po wpisach Andrzeja Hawranka małopolski sanepid codziennie informuje o liczbie wykonanych testów. Wczorajszej doby w Krakowie przeprowadzono ich 579. Renata Kijowska, Fakty. Gołym okiem widać, że ceny mocno idą w górę i nic nie zmieni się przez długie miesiące. Od wielu dni w Polsce nie pada deszcz, przed nami susza, olbrzymie problemy rolników i wysokie ceny żywności. To nie jest czarny scenariusz, to jest scenariusz realny. Magda Ucjan. Nie trzeba daleko szukać, by zobaczyć, że już dziś jest źle. Na pewno owoce i warzywa poszły do góry. Odczuwają przy zakupach. Sami się dopominają, czy dobrze był towar policzony. No jest mała siatka, a cena 30-40 zł. I niestety już dziś wiemy, że będzie jeszcze gorzej. Eksperci mówią wprost, w tym roku czeka nas jeszcze jedna plaga. Susza, największa od 50 lat. Obszary rolne są najbardziej narażone i najbardziej cennymi obszarami, bo przesuszając glebę tracimy materię organiczną, której nie da się skompensować przez nawozy sztuczne. W miastach natomiast będą tworzyły się wyspy ciepła, które sprzyjają smogowi, a więc szkodzą naszemu zdrowiu. Powodów jest wiele. Pierwszym i podstawowym są stopniowe zmiany klimatu, które doprowadziły m.in. do tego, że ostatnia zima była najcieplejsza od początku prowadzenia pomiarów. Za nami właśnie trzecia taka prawie bezśnieżna zima, bo oprócz gór to są takie miejsca w Polsce na nizinach, właściwie większość takich miejsc, gdzie w ogóle nie było pokrywy śnieżnej. Ale to nie jedyny rekord. Pod koniec stycznia odnotowano też rekordowy niski poziom wód powierzchniowych. W wielu obszarach poziom wód gruntowych obniżył się o kilka metrów. I co oceanów i atmosfery dla Europy na kwiecień. Wszędzie tam, gdzie widać kolory pomarańczowy, czerwony i brązowy, będzie źle. Opady będą znacznie poniżej normy na tę porę roku. Ceny żywności będą dużo wyższe, to jest najważniejsze. Drugi element, no opłacalność produkcji rolniczej w wielu obszarach również będzie spadała. Globalne ocieplenie dodane do tego, co się dzieje w kontekście koronawirusa, zaczyna sprawiać poważne problemy. Dobrze obrazuje to porównanie cen warzyw sprzed 2 tygodni i z dziś w jednej z polskich hurtowni. Są produkty, które trzymają cenę, ale są i takie, które zdrożały nawet o 50%. Cebula idzie bardzo wysoko w górę. Ziemniak też zacznie iść wysoko w górę. I widzimy, że te ceny czasami to jednego dnia są, powiedzmy, coś kosztuje złotówkę, następnego dnia kosztuje 2-3 złote już. Wszystkie warzywa i owoce tak naprawdę poszły w górę. Dlatego każdy z nas może i powinien już zacząć działać, by suszę osłabić. Po pierwsze, należy oszczędzać wodę, która leci z kranu. Po drugie, każdy we własnym ogródku może stworzyć system gromadzenia deszczówki. Po trzecie, ale to już zadanie dla władz, niezwykle ważne jest system rozwoju retencji. Magda Ucjan, Fakty. Był w Biesłanie, Iraku, na Dubrowce i ukraińskim Majdanie. Jak mało kto umiał relacjonować wojny i światowe konflikty, opowiadać o polityce Putina i życiu Rosjan. Wiktor Bater przez całe lata pracował dla nas, później także dla innych mediów. Zmarł w wieku 53 lat. W masywie górskim Spingar i Miluwa trwa intensywna wymiana ognia. Izraelczycy zapewniają, że nie ustąpią! Będą walczyć do zwycięskiego końca! Przez wiele godzin w ogóle nie było wiadomo, czy bojownicy Al-Kaidy się poddadzą. Kule od czasu do czasu świszczą nad głowami i jest tutaj rzeczywiście bardzo niebezpiecznie. Straciliśmy połączenie z Wiktorem Baterem, który jest na miejscu w Wiesłanie. Nie o taką Rosję walczyli weterani, nie w takich siłach zbrojnych miały służyć ich wnuki.
na koniec faktów, rehabilitacja w sieci. Czasy są takie, że o sprawność trzeba walczyć przed komputerem. Krzysztof wpadł pod samochód, był w śpiączce i szczęśliwie został wybudzony. Razem z rodzicami i rehabilitantką pokazali nam, jak wygląda e-rehabilitacja. Marek Nowicki. To Krzysztof Fogel spod Warszawy i jego dzisiejsza rehabilitacja zdalna. Proponuję zacząć. Świetnie, najpierw powiem Ci, czego dzisiaj będziemy potrzebować. Tej poręczy, którą już masz, będziemy potrzebować na pewno krzesła z oparciem. W ten sposób 17-latek w domu z pomocą ojca, który trzyma komputer, i specjalistki fizjoterapii, która z tego komputera zdalnie udziela wskazówek, codziennie walczy ze swoją niepełnosprawnością. Możesz sobie pomóc na lewą ręką, żeby to zrobić. Przed pandemią pacjent spędzał na rehabilitacji 3 godziny, do tego masaże rozciągające i zajęcia z logopedą. Teraz to wszystko nagle się skończyło. Rehabilitanci raz, że stosują się do obowiązujących przepisów, a dwa, że również w trosce o dobro pacjentów przestali tak jeździć od jednego do drugiego, od drugiego do trzeciego, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem. Krzysztof ponad 2 lata temu, wracając ze szkoły, wpadł pod samochód. Ze śpiączki pomogli mu się wybudzić specjaliści z kliniki Budzik. Sprawność intelektualna została, ale mięśnie wymagały wsparcia. Wtedy po raz pierwszy odwiedziliśmy go z kamerą. Z małą pomocą spróbujemy. Po 2 latach walki udało się osiągnąć bardzo dużo. Nastolatek potrafi samodzielnie chodzić, siadać i wstawać. To efekt ciężkiej codziennej pracy, setek godzin rehabilitacji. A teraz pandemia może to wszystko zniszczyć. Przez czas, kiedy nie ma terapii, osłabną jego mięśnie, zmieni się jego wydolność, zrobią się być może przykurcze. I to jest naszym celem na dziś. Utrzymać stan struktur, stan stawów, mięśni na jak najwyższym poziomie. Specjaliści apelują, aby osoby potrzebujące fizjoterapii, które utraciły pomoc w wyniku pandemii, w miarę możliwości i sił, same lub z pomocą rodziny, utrzymywały sprawność ruchową. Przywietrzyć pomieszczenie i ćwiczenia. 15 minut ćwiczeń, przerwa rano, w południe i wieczorem. Bo później po nosem. Bo jak kiedyś odciągnęłam Kubę od niego, to on go strzelił w twarz przy mnie. Bo ja go kocham. Tak, pani, nie kocham. Dlaczego pan traktuje tak 4-letnie dziecko? Cały reportaż o ratowaniu małego dziecka z rąk domowego potwora dziś w Uwadze o 19.55. Ofiary przemocy domowej mogą i powinny się jednak bronić. Ważne jest przygotować sobie taki dzwon na policję. Albo jeżeli nie będzie tego krzyku, bo przemoc nie zawsze dzieje się głośno, to wtedy umówić jakiś znak, który damy sąsiadowi po to, żeby zawiadomił odpowiednie służby. Może się zdarzyć, że nagle będziemy musieli opuścić miejsce zamieszkania, więc przygotować sobie w jednym miejscu najpotrzebniejsze rzeczy. Dokumenty, książeczki zdrowia, pieniądze. Bo jak najmniej osób musiało korzystać z takich rad. Ale na pewno pacjenci bólowi, pacjenci z ropniami, które się pojawiają, ze zmianami nowotworowymi, potencjalnie nowotworowymi, czy też pacjenci po urazach. Czyli nagłe wypadki. Ekwipunek stomatologa w czasach pandemii jest bardzo rozbudowany. Tak naprawdę tak, 2 fartuchy, 2 pary rękawic, 2 maseczki, okulary, przyłbica. No tego jest bardzo duża. Dlaczego, skoro lekarz jest tak dobrze zabezpieczony, nie może leczyć wszystkich pacjentów? Niestety, aerozol, który wytwarzamy podczas opracowywania ubytków, jest bardzo duży. On sięga aż 3 metrów dookoła fotela stomatologicznego. Poza tym zawiesza się w powietrzu aż na około 3 godziny. Dlatego jest to niebezpieczne. To jest niebezpieczeństwo. Czyli implanty nie wchodzą w grę, teraz jakieś takie zachowawcze leczenie, tylko nagłe przypadki. Jak znaleźć w takim razie dzisiaj gabinet stomatologa, bo no większość z nich jest chyba zamknięty? Tak, zdecydowana większość jest zamknięta, ale cieszę się, że pojawia się ich coraz więcej. Możemy to znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego www.pts.net.pl. Tam jest mapa aktualnie czynnych gabinetów, zarówno prywatnie praktykujących, jak i tak w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję, jak słyszeliśmy, tych gabinetów przybywa. Niełatwo dostać się do lekarza w czasie pandemii, ale to wydaje się dla wszystkich zrozumiałe. Większy opór budzi jednak wśród Polaków, i tak bardzo zdyscyplinowanych, to trzeba powiedzieć, zarządzenie dotyczące zakazu wstępu do lasów. Głodna
potrafi sobie wyobrazić obecnie bardziej bezpieczne miejsce od lasu. Rządzący dają taki argument, że no ludzie się jednak gromadzą w tych lasach, a to jest przecież niebezpieczne. To prawda. I jak najbardziej taki zakaz powinien dotyczyć rekreacji grupowej. Natomiast rekreacja indywidualna, czy to piesza, czy rowerowa, powinna być jak najbardziej dopuszczona. W ustawie o lasach nie ma nic na temat zamykania lasu z powodu epidemii. My też jesteśmy za tym, żeby jak najszybciej te lasy otworzyć, ale w sytuacji, kiedy będziemy mieli już rekomendacje, że można to zrobić bezpiecznie. Czy w niedzielę wielkanocną będziemy mogli wyjść na spacer do lasu? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło do świąt wielkanocnych, więc na tą chwilę na pewno takich zakazów znosić nikt nie zamierza. Obyśmy zdrowi byli i jak najszybciej mogli cieszyć się lasami i przyrodą. I na koniec, pomysłowi lekarze z Izraela. Na kombinezonach ochronnych umieścili swoje zdjęcia, by pacjenci chorujący na COVID-19 widzieli, kto ich leczy. To super pomysł, proszę Państwa, bo te koronawirusowe uniformy faktycznie otuchy nie dodają. Dziś to już wszystko. Zapraszam jeszcze na uwagę o stałej porze i na stronę portalu Zdrowie TVN. Do zobaczenia. Hej, siedzisz w domu? To masz Orange Flex. Plan komórkowy w aplikacji bez zobowiązań. Przenieś numer w aplikacji bez wychodzenia z domu. Zmieniaj plan, dodawaj pakiety i przekazuj gigabajty znajomym jednym kliknięciem. A teraz z kodem Flex masz pierwszy miesiąc za złotówkę. Orange. Czy chowasz swoje włosy, bo są problematyczne? Przesuszone ukrywasz pod opaską. Rozdwojone końcówki upinasz. Zniszczone stylizacją spinasz w kucyk. Problematyczne włosy to zniszczone włosy. DAF ma na to rozwiązanie. Unikalna technologia keratyny odbudowuje włosy zniszczone od środka, więc możesz się cieszyć ich zdrowym wyglądem. Odżywione i piękne włosy. Odbuduj zniszczone włosy. DAF Intensive Repair. W tych niecodziennych czasach codziennie jesteśmy razem. I choć się w domach zamknęliśmy, to serca otwarte mamy. Myjemy ręce, w łokieć kichamy. W kolejce stojąc dystans trzymamy. Bo im bardziej dbamy o siebie, tym bardziej o innych dbamy. A my dbamy, by zakupy w naszych sklepach były bezpieczne, a ceny przyjazne. 150 produktów marki Carrefour teraz z gwarancją niezmiennej ceny. Carrefour. Dbaj o siebie, dbaj o innych. Kiedy pasta do zębów działa najefektywniej? W nocy, gdy nie spożywamy posiłków. Dlatego tak kluczowe znaczenie ma właściwy dobór pasty do stosowania na noc. Moim pacjentom polecam Noctodynę, specjalistyczną pastę do mycia zębów przed snem. Noctodynę podczas snu remineralizuje zęby, chroniąc je przed próchnicą, a do tego łagodzi powstałe w ciągu dnia podrażnienia w jamie ustnej. Noctodynę działa całą noc i daje długotrwały efekt. Noctodynę. Pasta do zębów najlepsza na noc. Chrupiący kurczak, którego kochacie, w nowym domowym kubełku od KFC. Zamów w bezkontaktowej dostawie na kfc.pl. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Już nie budzę się w środku nocy. Valerin Sen sprawia, że rano wstaje wypoczęta. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Nareszcie wiem, co to dobry sen. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Podarujmy sobie Wielkanoc, jaką lubimy najbardziej. Tradycyjnie, pełną ciepła, spokoju oraz tego, co najlepsze. A w Lidlu znajdziecie wszystko, co potrzebne na święta. Oczywiście w lidlowych cenach. Kiełbasa biała z szynki Peacock 36% taniej, 5,99 za opakowanie 500 gramów. Oraz kiełbasa biała surowa rzeźnik 25% taniej, 5,99 za opakowanie 500 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Co jest potrzebne, żeby załatwić sprawę urzędową? No, co? Kapcie. Przyda się też kubek kawy i komputer. Ale urząd jest tam. Tak, proszę pani, ale dzisiaj urząd jest też tu.
Sprawy urzędowe przez internet? E-Polak potrafi. Sprawdź na gov.pl. Dziś w programie uwaga. Przyjdzie, ci usłyszę płacz. Najpierw dostaniesz a później za to wy***am cię zacznę. Nie krzycz na niego, proszę. Nie! Już parę razy było tak, że powiedział, że go pobije, tak, że wyląduje na sorze. Ja jestem mama. Mnie to interesuje. Mnie to interesuje, że jesteś mama. Bicie w twarz? Zastraszanie dziecka to jest metoda wychowawcza. Kto dał panu prawo, żeby niszczyć dzieciństwo i psychikę tego dziecka? Życie z katem w czasie epidemii. Uwaga dziś o 19.55 w TVN. Nie! Tu emocje są cenniejsze od pieniędzy. Bądźcie państwo z nami. Milionerzy. Od poniedziałku do czwartku o 20.55 w TVN. Jeżeli się uda przejść trasę niezauważony, wracacie do programu. Senior! Policja! My sami wyeliminujemy się z tego programu. A chyba tej nocy nie zapomnimy. Ameryka Express. Nowy odcinek dziś o 21.30 w TVN. Tajemnica smaku przypraw Knorr? Wszystkie posiadają prawdziwą gwarancję pochodzenia. Na przykład naszą paprykę sprowadzamy z Hiszpanii, gdzie ma najlepsze warunki wzrostu. Odkryj przyprawy Knorr. Kraj pochodzenia. Gwarancją smaku. Są firmy, które zarabiają, gdy są w ruchu. Więc dobierają nawigację. Są takie, w których praca to ciągłe ryzyko, więc dobierają ochronę smartfona. Są też takie, w których włamanie do smartfona to jak włamanie do firmy, więc dobierają cybertarcze. I takie, w których każdy dzień to zmiana. Każda firma jest inna, dlatego w nowych planach firmowych w Orange swobodnie dobieraj i zamieniaj paczki usług w cenie abonamentu. A do tego dobierz Samsung Galaxy A51 w supercenie. Orange. Nasza skóra to opowieść, która zasługuje na najlepszą pielęgnację. Opowieść o szaleństwach młodości i o przyjaźni na całe życie. Nowa formuła żelu pod prysznic DAW z nawilżającymi składnikami naturalnymi dla skóry współgra z Twoją skórą, zapewniając jej długotrwałą pielęgnację, aby Twoja skóra nadal mogła opowiadać Twoje historie. Najpiękniej. Nowy żel pod prysznic DAW. Udowodniona długotrwała pielęgnacja dla Twojej skóry. W najnowszym Newsweeku nie zróbmy piekła jak po smoleńsku, mówi Tomaszowi Gisowi Donald Tusk. Paraliż biznesu, Polacy drżą o pracę. Man i Materna, wyjątkowa rozmowa legendarnych dziennikarzy. Czytaj w tygodniku Newsweek i na newsweek.pl. Znowu zacieki. Nie martw się. Nowy CIF Power & Shine przeciwkamieniowi odpycha wodę i brud. Produkty CIF numer 1 w Polsce. CIF. Witaj piękno. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Laptop Lenovo Legion 700 zł taniej. iPhone Apple 11 64 giga taniej o 200 zł. Złap okazję na euro.com.pl. Nowe odcinki Hotel Paradise od poniedziałku do piątku o 20:07. Świeżoznawcy Biedronki przykładają wagę do jakości. Na ich dojrzałych decyzjach możesz polegać. Dziś świeżoznawcy polecają banany, naturalne źródło potasu, tylko 2,49 za kilogram. Więcej świeżości w codzienności. Biedronka. Ubezpieczyć się na życie? Raczej oszczędzać. Prudential, nie musisz się dwoić, bo masz dwa w jednym. Nawet jak nic się nie stanie, Prudential wypłaci Ci zaoszczędzony kapitał i przyznane premie. Prudential. Dwa w jednym dla pewnej przyszłości. Czy samochody hybrydowe Toyoty trzeba podłączać do prądu? Do prądu? Ale co, kablem? Ja się sam ładuję. Ty sobie wsiadasz? Proszę. No proszę, śmiało. Wsiadasz sobie, jedziesz, a ja się ładuję. Ty hamujesz, ja się ładuję. Cały czas. Sam. Sokołów wspiera działania Fundacji TVN w walce z koronawirusem. Sponsorem programu jest firma Sokołów. Sponsorem programu jest firma Cinkciarz.pl, umożliwiająca wielowalutowe przekazy pieniężne. Sponsorem programu jest producent tabletek Gripex i saszetek Gripex Hot, leków na objawy przeziębienia i grypy.
Piotr Salak, dobry wieczór, czas na sport. Ligi piłkarskie nie grają, zagrożenie koronawirusem nie ustaje, ale FIFA podejmuje kluczowe decyzje, które pozwolą klubom i związkom dokończyć sezon bez żadnych problemów. Po rozmowach z przedstawicielami klubów, piłkarzy i związków narodowych FIFA ogłosiła, że wygasające 30 czerwca kontrakty zawodników będą obowiązywały do końca sezonu, niezależnie od tego, kiedy zostanie on dokończony. Światowa Federacja zapowiedziała też przesunięcie letniego okienka transferowego. Brytyjskie media informują, że w grę wchodzi wydłużenie go nawet do końca stycznia. Bartosz Bereszyński jest już zdrowy. Reprezentant Polski i obrońca Sampdorii Genua był zarażony koronawirusem. Informację przekazała dziś La Gazzetta dello Sport. Oprócz prawego obrońcy badanie dało negatywny wynik także u 7 innych piłkarzy Sampdorii. O zakażeniu koronawirusem Bereszyński poinformował 14 marca. Ponad 20 dni przebywał na kwarantannie. Jutro minie miesiąc od rozegrania ostatniego meczu w Serie A. Władze ligi szykują scenariusze na dokończenie sezonu. Najnowszy pomysł to skoszarowanie 20 drużyn w okolicach Rzymu. Tam odbywałyby się mecze, by zminimalizować koszty podróży i kontakty z osobami spoza klubu. Ronaldinho wychodzi z więzienia po ponad miesiącu. Gigantyczna kaucja przekonała sędziego. Na ten dzień były gwiazdor Barcelony i jego brat czekali od 4 marca. Po wpłaceniu kaucji w wysokości ponad 1,5 miliona dolarów Brazylijczycy przeprowadzili się z aresztu do hotelu w Asunción. Oczywiście zawodnicy, kluby i komisarz ligi szukają wspólnego rozwiązania. Niemniej na wiążące decyzje będziemy musieli jeszcze poczekać. Musimy pogodzić się z tym, że przynajmniej do końca kwietnia nie będziemy w stanie podjąć żadnej decyzji. Nie sądzę również, że do 1 maja będziemy w stanie je podjąć. Rozgrywki przerwano 3 tygodnie przed zakończeniem sezonu zasadniczego po wykryciu koronawirusa u centra Utah Jazz Rudy'ego Goberta. Według kalendarza NBA za 10 dni ruszałaby faza playoff. Weteran czarnego sportu Piotr Protasiewicz będzie gościem programu Dobry Wieczór Sport. Początek jak zwykle o 20 w Kanal Plus Sport. A u nas to wszystko. Miłego wieczoru i do zobaczenia.